Dzisiaj biorę się za wieprzowinkę. Mam tu ładne kawałki boczku, dokładnie kilo 100, obrane ze skóry, umyte i wytarte z wody ręcznikami papierowymi. Na początek mięso kroję w paski, później robię takie kosteczki ładne. Wielkość dopasowuję do słoików, których później będę wkładać. Zdobywając mięso, najlepiej jak mamy dojście do takiego wiejskiego, bo żaden produkt sklepowy takiemu nie dorówna. Niestety żyjemy w czasach, w których ciężko uzyskać dobrej jakości pożywienie ze zwierząt normalnie karmionych i w godnych warunkach hodowanych, warzyw naturalnie uprawianych, ale zawsze różnica między sklepowym a wiejskim będzie wyczuwalna i nikt mnie nie przekona, że jest inaczej. Następnie w miarę moich niezbyt rozwiniętych umiejętności posługiwania się nożem w kuchni kroję na kawałeczki czosnek 30 gram. Teraz świnkę wrzucam do miski, dodaję czosnek, płaską łyżkę soli, pieprz, ilość na oko i 4 solidne łyżki majeranku, bo lubię zielono. Całość dokładnie mieszam, przykrywam folią i wstawiam do lodówki na noc, żeby ładnie mięso przeszło przyprawami. Kolejny dzień, kolejne wyzwanie. Teraz upycham boczek w słoiki półlitrowe. Już wiem, że pokroiłem zbyt duże kawałki, bo ciężko jest mi dokładnie upchnąć, żeby nie było wolnych przestrzeni. Następnym razem poprawię się. Do tego dodaję 2 ziarenka ziela angielskiego, pół listka laurowego. Słoik jest wypełniony, jak widać, tak gdzieś do 3/4 pojemności. Czosnek oczywiście rozkładamy mniej więcej porówno do każdej porcji. Tak przygotowane słoiki wstawiam do garnka z wodą. Na spodzie jest ręcznik papierowy, żeby w trakcie wrzenia słoiki nie stukały o garnek. A w środku papieru, w zaznaczonym miejscu, zrobiłem dziurę, dlatego żeby podczas gotowania powietrze miało ujście, bo w przeciwnym razie papier zostanie wypchnięty do góry. Jak woda zacznie wrzeć, przykrywam garnek i tak na małym ogniu gotuję przez godzinkę. Po tym czasie wyłączam gaz, nie wyciągam słoików, zostawiam sobie stoją do następnego dnia. Czynność powtarzam, z tym że gotuję 40 minut i ten proces powtarzam jeszcze raz trzeciego dnia, gotując już 30 minut. I w ten sposób zakonserwowane mięso podobno może stać do pół roku. U mnie podejrzewam, że będą to jakieś może 2 tygodnie i słoiki będą puste. W widocznej tabeli pokazuję czasy gotowania dostosowane do wielkości użytego słoika. Tak przygotowane mięso jest kruche, wyczuwalne są wszystkie dodane przyprawy, a sól praktycznie spłynęła do tej galaretki i tłuszczu wytrąconego z mięsa. Jest to w tym wypadku idealny zamiennik masła.